184 osoby z terenu powiatu ostrowieckiego w 2016 roku skorzystały z dotacji Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Wśród nich m.in. Daniel Jabłoński, trener personalny. Od najmłodszych lat sport był jego pasją. Teraz stał się też pracą i sposobem na własny biznes. To dofinansowanie w kwocie 18 tysięcy pozwoliło mi kupić profesjonalny sprzęt jednych z lepszych firm na świecie. Pieniądze na start to jeden z najważniejszych aspektów założenia firmy, ale potrzebne są jeszcze chęci, umiejętności i dobry pomysł. Danielowi udało się spełnić wszystkie te warunki i teraz na brak pracy nie może narzekać. Już od tamtego roku zaczęło się wielkie boom na trenera i teraz osobiście wykonuję po 6 treningów, 5 treningów, 4 treningi dziennie, codziennie, także to już jest dużo większe zapotrzebowanie, jak to było na przykład 5 lat temu. Zwiększyła się też świadomość osób dbających o własne zdrowie i sylwetkę, bowiem złym treningiem można sobie zrobić więcej szkody niż pożytku. To jest wielkim błędem, że ktoś przychodzi na własną rękę, wykupując karnet, nie bierze sobie porady profesjonalisty, tylko trenuje sam, a później są tego skutki, że po paru latach treningu po prostu mamy problemy z kręgosłupem, ewentualnie jakieś dyskopatie. Wiele nowych działalności gospodarczych w Ostrowcu Świętokrzyskim to m.in. wynik rekordowej liczby środków, jaką w ubiegłym roku dysponował Powiatowy Urząd Pracy. Na rynku w stosunku do 2015 roku pojawiło się 32 firmy więcej. Mówimy o tutaj ewidentnym rozwoju, wzroście i po prostu zrealizowaniu własnych planów biznesowych osób bezrobotnych przy udziale środków finansowych Urzędu Pracy. A rok 2017 ma być jeszcze bardziej korzystny, m.in. dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i osób bezrobotnych, kwoty refundowane, dofinansowań czy dotacji, doposażeń chcemy, aby odpowiednio były tutaj zwiększone i aby po prostu też zachęcić do współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ci, którzy już tę współpracę podjęli, zachęcają innych do realizacji swoich planów. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, więc polecam, jak ktoś ma tego chęć i pasję, to jak najbardziej się to sprawdzi. Ja wyszedłem z założenia od razu, że zakładam firmę i że mi to pójdzie. Tak myślałem od początku i nie narzekam. Mam coraz więcej ludzi, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Wnioski na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjmowane będą już od poniedziałku, 16 stycznia.